Przyjemność i zysk ze studiowania Biblii, rozdział 11. Innym sposobem na studiowanie Pisma Świętego to szukanie typów zwiastunów biblijnych. Bardzo interesującą rzeczą jest studiowanie typów Biblii. Zdobądź dobrą książkę na ten temat, a będziesz zaskoczony. Dowiesz się, jak bardzo Biblia jest pełna typów nas samych. Dlatego rodzi to zwykle sprzeciw wobec Biblii. Mówi ona o wadach ludzi. Powinniśmy jednak pamiętać, że celem Biblii nie jest mówienie o tym, jak źli są ludzie, ale jak źli ludzie mogą stać się dobrzy. Gdy czytamy coraz więcej Biblii, szybko zobaczymy, że Stary Testament jest pełen typów Chrystusa. To są typy, które są zwiastunami. A wszędzie tam, gdzie jest zwiastun, czasem nazwany cieniem, Musi być jakaś substancja. Jak mówił John McNally, jeśli zobaczę cień psa, wiem, że w pobliżu jest cień. Gdy dokładnie czytamy Pismo Święte, widzimy bardzo wyraźnie, że Bóg wybrał ten sposób nauczania Izraelitów o obiecanym Mesjaszu. Wszystkie prawa, ceremonie i instytucje mojżeszowe wskazują na Chrystusa. Oświecone oczy widzą Chrystusa we wszystkim. Zobaczcie na budowę przybytku mojżeszowego. Przybytek był figurą wcielenia Jezusa. Jan 1,14. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. Umywalnia, która znajdowała się w przybytku, przedstawiała uświęcenie. Zobaczcie list do Efezjan, rozdział 5. Aby uświęcił i oczyścił Kościół obmyciem wody przez Słowo. Świecznik, który znajduje się w przybytku, Menora przedstawiał Chrystusa jako światło świata. Stół z chlebami przedstawiał Chrystusa jako chleb życia. Nawet najwyższy kapłan był typem, czyli zapowiedzią Chrystusa. Pascha, dzień pojednania, ofiary, miasta ucieczki, miedziany wąż wszystko to wskazuje na odkupieńcze dzieło Chrystusa. Adam był pierwotnym typem człowieka. Pomyślcie o dwóch Adamach, o których czytamy w liście Pawła do Rzymian. Jeden wprowadził grzech i ruinę, a drugi go zniósł. Patrzmy dalej. Kain był typem człowieka cielesnego, a Abel typem człowieka duchowego. O tym także pisze Paweł w liście do Rzymian. Józef Egipski był także typem zapowiedzią Chrystusa. Nie ma piękniejszej figury Chrystusa w Biblii niż Józef, nienawidzili Go Jego bracia, został obdarty z płaszcza, został sprzedany, został uwięziony, ale zyskał przychylność, miał złoty łańcuch na szyi, każde kolano zginało się przed Nim. Porównanie życia Józefa egipskiego i Jezusa Chrystusa pokazuje zaskakujące podobieństwo w ich doświadczeniach. Zobaczcie na inny typ. Choroba, trąd. W Starym Testamencie występuje często, jest typem grzechu. Trąd i grzech są nieuleczalne przez człowieka. Trąd działa banalnie, jest podstępny w swojej naturze. Od małego działa całkowicie rujnująco. Trąd oddziela swoje ofiary od bliźnich, tak jak grzech oddziela człowieka od Boga. Tak jak Chrystus miał moc oczyścić trendowatego z Jego choroby, tak przez łaskę Bożą Jego krew oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Zobaczcie na inne typy z Biblii. Adam reprezentuje wrodzoną grzeszność człowieka. Abel reprezentuje pokutę. Henoch reprezentuje jedność z Bogiem. Noe reprezentuje odrodzenie, Abraham Reprezentuje wiarę, Izaak reprezentuje synostwo, Jakub, syn Izaaka, reprezentuje dyscyplinę i służbę, Józef Egipski reprezentuje chwałę przez cierpienie. Innym dobrym sposobem na poznanie Biblii jest studiowanie postaci biblijnych. Czytamy o każdej z nich wszystko, co zawiera pismo, od kołyski aż po grób. Zobaczysz, Często losy ludzi, o których opowiada Biblia są opisane w kilku księgach. Niewierzący często stawiają taki zarząd. Biorą na przykład życie Jakuba lub Dawida, oceniają je w całości i pobieżnie i mówią, ci ludzie byli blisko Boga, ale ciągle grzeszyli, a jednak Bóg ich nie karał. Jeśli dokładnie przestudujesz pismo i prześledzisz dokładnie życie tych ludzi. Przekonasz się, że Bóg ich karał sprawiedliwie i zgodnie z grzechami, które popełnili. Pewna pani powiedziała mi kiedyś, że ma kłopoty z czytaniem Biblii. Nie czuję zainteresowania, a wydaje się jej, że powinna być zainteresowana, bo to w końcu słowo Boże. Odpowiedziałem: Jeśli nie jesteś zainteresowana, czytając w określony sposób, spróbuj innego. Nigdy nie myśl, że musisz czytać Biblię według tych samych zasad co twój znajomy czy twój nauczyciel. Na koniec podam jeszcze inny ciekawy pomysł na studiowanie Biblii. Nie muszę chyba przypominać, że każde imię w Biblii, zwłaszcza hebrajskie, ma swoje własne znaczenie. Zauważ różnicę między Abramem a Abrahamem. Innym przykładem jest Jakub i nadane mu później imię Izrael. Takich przykładów jest wiele. Zachęcam cię, studiuj Biblię. Nie tylko czytaj, ale studiuj. To pasjonująca lektura.